15 sierpnia spotykam się na Zatorskim Rynku, bo właśnie tego dnia obchodzimy święto miasta i gminy Zator. Witamy w ten upalny, piękny dzień 15 sierpnia 2023 roku w Zatorze na Rynku. Świętujemy dzisiaj, oprócz naszego narodowego święta, mamy też takie wewnętrzne święto miasta. Święto Karpia na początku lipca to tak jest dla wszystkich, a to święto miasta dzisiejsze jest też dla wszystkich, ale głównie takie nasze wewnętrzne. Są ze mną pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze Elżbieta Mostowik i burmistrz Zatora Mariusz Makuch. Jak co roku na scenie wystąpi wielu artystów. Nasze święto rozpoczyna koncert Zatorskiej Orkiestry Dętej. Wiemy, że ci, którzy przyszli na 15, a pewnie przybywać będzie ludzi później, to przyszli przede wszystkim na orkiestrę, na nasz koncert naszej kochanej orkiestry, więc też oczywiście na tym koncercie zostanę. Dodam tylko do tego bogatego programu, że po koncercie będzie można ze mną zagrać w szachy. Powiedziałem, że są rozłożone. Tak, tak. Także zaraz po koncercie tam kto pierwszy, ten lepszy i zapraszam na partię szachy. I bawmy się dobrze dzisiaj do samego wieczora, szczególnie ten nocny pokaz będzie naprawdę atrakcyjny, więc o zmroku warto tutaj pozostać albo zajrzeć. Dziki Blues Band, czyli Wiesław Kaniowski z zespołem. Wiesław Dziki Kaniowski i Dziki Blues Band przed Państwem. W delirycznym śnie zatraciłem własne je. Nie umiem kochać, płakać, ani się śmiać. Masę obojętności wypala mnie mój strach. Człowiek bez przyszłości, czy to naprawdę jest? Thank you.
na mur. Wielki jak dom, a za nim raj, bogaty świat, śliczne dziewczyny. Właśnie takie przedstawienie da nam Teatr Nikoli z Krakowa. I świetna muzyka. To musi być Redlin, zespół znany już dobrze z aktorskiej publiczności. Piękny dzień przed koncertem chłodnym. Przed koncertem stwierdziliśmy, że scena jest zbyt duża dla nas. Zasadniczo ten kawałek cienia w zupełności by nam wystarczył. Ale jedziemy, drodzy kochani, bez względu na okoliczności, w tej pięknej, klimatyzowanej dzisiaj sali, na tym dębowym parkiecie. Wszystkich serdecznie zapraszamy do tańca. Nasze wspaniałe tutaj dziewczęta rozdają balony. Jeżeli ktoś z dzieci ma, któreś z dzieci ma ochotę, serdecznie zapraszamy. Będzie się można pobawić, wydrwalić nazwę naszego bandu. Drodzy Państwo, teraz będzie amerykańska piosenka. Piosenka, która z jednej strony jest troszkę piosenką militarną, ale z drugiej strony piosenką jak najbardziej pod nogę, więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie nogami trochę potupać i to powietrze ciężkie rozpędzić, to zapraszamy. Ogień.
Nie zabraknie też tańca. Dzisiaj zatańczymy razem zumbę. Na płycie rynku Jarmark Świętego Rocha, czyli wioska rycerska, stoiska kulinarne, wioska dziecięca, stragany artystyczne oraz różne warsztaty. Zapraszamy Państwa w tym momencie do walk na miecze sportowe, szczególnie tych najmłodszych. Miecze sportowe są bezpieczne, będziemy mieli kaski na głowach, ja wiem, że jest gorąco, ale można przez tą chwilę powalczyć, tam już jest jeden śmiałek, o proszę bardzo. Śmiało! Słuchajcie, zasady takich walk rycerskich. Nie pchamy, nie dźgamy mieczem, tylko uderzamy w sposób cięcia. O, widzę, że wam jest mega gorąco. Słuchajcie, najmłodsi. O, ty będziesz pierwszym, być może odważny. Chodź, z rycerzem się spróbujesz, on na pewno cię czegoś nauczy. Brawo dla niego! Tak jest, tu jeszcze Fifi demonstruje, jak to powinno wyglądać. Słuchajcie. My jako rekonstruktorzy, animatorzy walczymy z dwójką, trójką dzieci naraz. Więc jeśli będziecie chcieli zmierzyć się na przykład zespołem na takiego rycerza, to także będziecie mogli. I takich też pokonujemy, pomimo że mają od nas dwa razy więcej wzrostu. Tak, tak. Jest grupa amatorów tenisa ziemnego w gminie Zator i w sąsiednich gminach. Mówiliśmy, że także jest to Liga Doliny Karpia, czyli wszyscy. Liga dalej otwarta, ona zwykle się udaje rozegrać dwie rozgrywki rocznie, czasami bez nagród, czasami z nagrodami. Teraz jest okazja, bo akurat się skończyła liga. Sławek tutaj osiedle Podlipki ufundowało puchary, gmina ufundowała piłki. Skromne nagrody, bo bardziej jest to zabawa, no ale rywalizacja jest zaciekła, każdy z każdym. W tym roku dziewięciu zawodników, dobrze pamiętam. A wyniki przedstawi już Sławek. Proszę, Sławowi Momo do Siedle Podlipki. Szanowni Państwo, powitamy prawami zwycięzcę tegorocznego finału Pucharu Doliny Karpia, pana Radosława Niszczyje. Brawo! Drugie miejsce Michał Węgrzyn. Zapraszam na scenę pana Michała Węgrzyna, jeżeli jest z nami. Ona w czasach jest. Trzecie miejsce pan Marcin Drabczyk. Zapraszam. Czwarte miejsce Tomasz Żyżyk. Piąte miejsce Kazimierz Jurkiewicz. Brawo! Jest pan klub, słychać mocno. Szóste miejsce Wojtek Kozioł. Jest z nami? Nie ma. Tadeusz, siódme miejsce. Tadeusz Malinowski. Brawo, brawo, brawo. Jest też fan klub, jest. Ósme miejsce Dariusz Wójcik. I dziewiąte miejsce Kamil Wiatr. Brawo. Na finał dzisiejszego dnia koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej z zespołem oraz Indigo, czyli Teatr Ognia w wykonaniu Teatru Namtara. Miłej zabawy. Jedzę strychem na piwnicą w jakiejś starej kamienicy. Mieszka ktoś, kto rozumie wszystkie zjawy. Dobrze wiem, co lubią kwiaty i pamiętam wszystkie daty, a kłopoty znam rodzinne.
stu lat. Jeszcze spinić. To bardzo stara balada o ciotce Matyldzie. A czy państwo to pamiętają?